Hej, cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Admiros, a przed wami kolejny odcinek z gry Plants vs. Zombies. Tak jest, moi kochani, dalej lecimy, dalej kontynuujemy naszą przygodę w Plants vs. Zombies 2. Oczywiście na starcie, wiecie co robić, wbijajcie do opisu, tam macie link do G2A, z kodem Admiros 3% zwrotu, tanie gry, polecam, co nie? Dobra, dzisiaj sobie odblokujemy tą oto roślinę, Dusklobbera, jest to Shadow Plant oczywiście. Ma coś takiego jak Explosive Buds Down the Lane. Wygląda na to, że po prostu nie wiem, czym jest ta roślina. Nie wiem, co ona robi, więc musimy ją odblokować i wtedy sprawdzimy. Dzień dobry, zobaczymy, co my tu mamy. Czy to będzie jakiś poziom typu i tak przegrasz? Okej. O, Shadow Plant. Dobrze. Wow, wiła. O nie, ziomek z gazetą. O nie, ten niedobry. Dobra, myślę, że możemy zrobić tak. Chyba standardowo polecimy, tak jak prawie zawsze, już teraz. Czyli ty, może grzybek się przyda, well, who knows. Możemy tracić do woli rośliny, więc tutaj też jak najbardziej to na plus dla nas. Tak zrobimy. I coś do obrony, wiecie co? Nie użyłem tego, kurczę. No przydałoby się używać troszkę tych roślin, wiecie co? Spróbujmy zrobić... Exit to map, exit to level. Bo zauważyłem, że robię pewien dziwny błąd, a mianowicie już wam pokazuję. Można to nazwać błędem, przynajmniej ja tak na to mówię. Bo mamy tutaj te rośliny, ja ich w ogóle prawie nie używam. Trzeba użyć tych boostów. Ja wiem, że te rośliny będą teraz zboostowane, ale chcę je użyć, żebym mógł zasadzić tutaj nowe, dzięki czemu będziemy mieli kolejne i tak to powinienem robić mniej więcej, a nie robiłem tego, więc teraz sobie wszystkie zboostujemy. Co prawda użyjemy te na tym odcinku jednej, ale i tak uważam, że było warto zboostować, bo jednak nam to troszkę pomoże. Będzie nam łatwiej tutaj zdecydowanie. No i będziemy mieli możliwość nowych roślin, tak, zasadzenia. To też jest bardzo spoko. Dobra, od nowa musimy, aha, i mamy już ją wybraną, no dobra, spoko. Czyli tak, dzień dobry. Ciebie użyjemy, tak jest, to właśnie to jest to, co chciałem zrobić, czyli będziemy mogli robić sobie jakąś obronę fajną. Tutaj atak, no i oczywiście coś jeszcze do atakowania, czyli może ciebie. Pyk, myślę, że taki układ będzie jak najbardziej spoko. Okej, pyk. Nie wiem jeszcze, co ta robi roślina, ale się przekonamy w tym poziomie w sumie. Jak tak patrzę. Nie wziąłem nic na spowalnianie zombiaków. Najgorzej, kurde. No niestety, będziemy musieli sobie jakoś poradzić tutaj. Dostajemy sporo słońca, więc bez problemu. Dobra. Tam. Chyba jeden taki rządek ich zupełności powinien mi tutaj wystarczyć. Tak mi się wydaje. Dobra, czy chcemy tego grzybka użyć? Nie chcemy. Nie ma co. Zobaczmy, co ty robisz? Jestem ciekaw tutaj. Dobra, jesteście zboostowane, ładnie. Super. Tutaj będzie dwa rządki tych, więc już tu już możemy... Ach, no tak, on jest zboostowany. Widzicie, jakie tutaj same bonusy dostajemy tak naprawdę. Super. Tak. O kurde, ty 150 kosztujesz. Nie ma żartów tutaj z wami, widzę. Dobra. Okej, uważam, że jest wszystko chyba tutaj pod kontrolą. Tak to przynajmniej wygląda z mojej perspektywy. Dobra. Okej, wyrzucacie. Okej, one rzucają na odległość. Spoko. Takie jakby kolce rzucają czy coś na tej zasadzie. Bardzo mi się to podoba. Setkę kosztujesz, dobrze. Bum. Nie przebijesz się. Ale szybko zjada. Dobra, umarł. Jejku, to było chwilowo, że tak powiem, no niebezpieczne. Ale tylko chwilowo na szczęście. Na szczęście tylko chwilowo. Dobra, ulepszony, super, ale mamy tutaj obronę, no pięknie, po prostu pięknie. 150 kosztujesz, no to tyle co ten. No dobra, możemy zrobić w ten sposób. O, szczelina, no tak, teraz się zaczną tutaj pojawiać gorsi przeciwnicy, których na pewno nie chcemy.
Zobaczymy, jak działasz, jak użyję tego. Okej, okay. I rzucę takie wybuchowe jakby pączki, coś na tej zasadzie. Hej, wybuchowe pączki. Nie donaty, spokojnie, nie donaty. Dobra. Boom. Okej, okay. Całkiem przyzwoicie, powiedzmy, to wygląda. A w sumie skończyliśmy ten poziom. That was easy. No, dokładnie tak, skończyliśmy, okej. Okay. Całkiem przyjemnie się grało, z tego co widzę. Nie było to jakiś... Jeszcze wychodzą, a... Okej, okay. Już może nie wychodźcie z tej szczeliny? Zamknięta, dobra. No teraz już oficjalnie przeszliśmy ten poziom. Udało się, za 150 dostaliśmy właśnie tą oto piękną tutaj roślinkę. Super. Explosive Bat, całkiem przydatna, będę jej używał, to jest pewne. Na pewno nam się tutaj przyda. Więc myślę, że warto jak najbardziej. Możemy sobie tą reklamę zamknąć, nie jest nam potrzebna. No, i co teraz? No, come on, kolejny level, kolejny? Jasne, okej, okay. Nie, tylko nie te swimmerzy, tylko nie swimmerzy. Błagam, tylko nie oni, to jest najgorsza rzecz na świecie, ich tak nie lubię. Ach, dobra, pyk, 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 pyk. Tak możemy zrobić. Co mamy ulepszonego? Grzybka mam ulepszonego, więc możemy sobie polecieć na grzybki w sumie. Jakkolwiek by to nie zabrzmiało, co nie? Polecieć na grzybki. Dobra, grzybki, dwa rządki grzybków, plus jakaś taktyczna obrona. Postaci, niech będzie ten orzeszek w sumie, całkiem spoko, on jest prehistoryczny. Czy potrzebuję czegoś jeszcze? Ewentualnie explosives. Na wszelki wypadek, gdyby tutaj zrobiło się jakoś super niebezpiecznie. O nie! Dobra, niech już tak będzie, niech już tak będzie. Najwyżej się zrobimy troszeczkę tutaj, zrobimy troszeczkę inaczej. Jejku, tak chciałem szybko, wiecie, przeciągnąć, żeby tutaj jak najmniej sekund zmarnować. No ale jak wyszło, tak wyszło, co nie? Dobra. On nie jest zboostowany, więc też muszę uważać tutaj. Dobra, teraz jest zboostowany. Okej, okay, super. Ładnie uderza. Fajnie, fajnie. Pyk. Idą dwa kolejne zombiaczki. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Tutaj w ogóle wszystko wyszło nam nie tak jak chciałem. Ale dobra, niech będzie, niech będzie. Możemy zrobić w ten sposób. Też nie wiem. Zastanawiam się, czy to jest dobry pomysł, żeby taki manewr robić. Powinienem bardziej tutaj już szykować obronę jakąś taktyczną. W postaci jeszcze większej ilości grzybków. Dobra. Byki. O kurde. O nie. Dobra, bo tutaj zaraz się zrobi nam za bardzo niebezpiecznie. Obrona. Przede wszystkim. Pyk. Przede wszystkim obrona. Czyli orzeszki. Plus grzybki. Tu musimy zrobić obronę taktyczną. Dobra. Nara. Ojejku, użyłem zdolności. Albo i nie. Nie wiem, nie wiem. W sumie nie wiem, czy mi zabrało, tak szczerze powiedziawszy. Dobra, jest już bezpiecznie. Jest już fajnie, więc możemy sobie tutaj troszeczkę odpuścić. Ale tylko troszeczkę. Zbudować już drugą osłonę w sumie. Tak na dobrą sprawę. Okej, przeszliśmy ten poziom. Jakieś te poziomy się zrobiły łatwe, wiecie? Coś mi tutaj nie pasuje w tym ostatnim świecie. Podobno taki na 5 papryczek, a nie jest aż tak źle. Chyba, że są poziomy, gdzie nie wolno stracić żadnych roślin, to wtedy co innego. Nie wiem, może tak było właśnie zaprojektowane, że te poprzednie, czyli to były, jakie były poprzednie, kurczę? Z plażą, co nie? To były chyba najtrudniejsze. Może tak to sobie wykombinowali. Zobaczymy, zobaczymy. Dobra, jeszcze 5 poziomów, więc możemy sobie coś jeszcze poprzechodzić w tym odcinku.
bez problemu. Next level, lecimy, mamy czas, więc możemy sobie tutaj robić poziomy dowoli tak naprawdę. Okej. I... kolejny level. Oj, coś czuję, że tu będzie ciężko. Okej, nic specjalnego w sumie, jak tak patrzę. Okej, no i dobra, musimy się bronić. Dobrze. Dobrze, skoro tak. Gdzie idzie kolejny? To jest dla mnie bardzo istotne. Uff. Okej, spowalniamy ich trochę, więc jak najbardziej w porządku. O nie, jakiś ziemniaczek dziwny, nie pamiętam co on robił. Odpychamy ich tutaj ładnie. Nice. Tu, 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 tu. Zależy gdzie będą wychodzić, to wtedy puszczę drugiego tutaj. Dobra, jak go pokonamy, dopiero wyjdzie kolejny. Dobra, idą kolejne. Tak możemy zrobić. Odpychamy ich, więc tutaj też bez problemu. Nie wiem co robisz, więc cię użyję po prostu. Dobra, odepchnie go? Odpycha go, nice. Mam nadzieję, że nie wyląduje na tej mojej roślince. Cokolwiek, czymkolwiek ona jest i cokolwiek ona robi. Dobra, mamy już tutaj jakąś podstawę. Aha, zmienia się w ziemniaczka. Okej. Spoko. Chyba tak możemy zrobić. Tak mi się wydaje, że będzie w porządku takie coś. Taki manewr chyba będzie okej, jak myślicie? Wygląda to dość dziwnie, ale sobie tak rzędami będę ich ustawiał. Zobaczymy, czy to w ogóle wypali. Okej, tu może tak przez środek. Wielka fala nadciąga, o nie. Już się boję, już się boję. O nie, w sumie ten iść, dobra. I tutaj mamy, dobra, przynajmniej tych z gazetami typów się pozbędziemy. Plonk, dobra. Para pa, pa, pa. Dobra, idzie typo z gazetą. Trzeba uważać tutaj. Dobrze, że go odpychamy trochę. O-o! Co? Niby biegnie, ale jednak... Co tu się wydarzyło? Nie mam pojęcia. O, nie idą ci plażowicze najgorsi. Wynocha. Wszystko tylko nie... Ej, już jest fala finałowa. Da fuk? Okej, no dobra, idzie sobie tam jakiś typo. Środek, zdecydowanie środek. Dobra. I jeszcze przywali mi zdechy, patrzcie. Brains, brains. I teraz nie, dobra, aha, bo to jest jego. A, wybuchłeś, ale dechom oczywiście przywalił. Taktyczne, taktyczne zagranie. On nie jest w stanie tutaj nawet podejść. Boże, jakie smutne. My go cały czas cofamy. No, atakujesz, tak? No i co? No i co? Jak ja go tutaj odpycham co chwilę teraz. O, o, dwóch mi zabił aż. O, nieźle, nieźle. No dawać, pokonajcie go. Dobra, mamy to w sumie. Pyk, dobra, pokonany. Ej, no super, poszło nam dobrze. Poszło nam dobrze, jestem zadowolony. Jestem zadowolony tutaj normalnie z tego poziomu. Easy peasy lemon squeezy, jak to się mówi, co nie? Okej, okay, unlock Grim Rose, jakąś różę odblokujemy za 4 poziomy. Więc w tym, powiedzmy, odcinku będziemy chcieli zrobić jeszcze kilka poziomów. Zobaczmy, jak wygląda mapa, to mnie też interesuje. I będziemy w stanie określić, ile jeszcze możemy zrobić poziomów w tym. O, w sumie quest complete. Dobra, w sumie tak patrzę, to no jeszcze tak w tym odcinku raz, dwa poziomy, jakoś tak. Może się uda. Dobra, to zrobiliśmy sobie, mamy completed, więc otwieramy 100 monet oraz grzybek. Super. O, będę mógł ulepszyć te dwa, okej. No, takiej okazji nie mogę przepuścić, nie ma co. Trzeba je ulepszać cały czas, ile się tylko da. Bo jednak ciebie będę używał. Okej, więcej damage'u oraz będzie więcej w stanie wytrzymać, więcej będzie w stanie przyjąć obrażeń. I grzybek. No, trucizna lepsza. Możesz się przydać w sumie grzybek, czemu by nie?
Shadow Plant, co nie? Kurde, tutaj Shadow Plancik wleciał. 20 poziom. Dead End, martwy koniec. I tam... Okej, okay, no dobra, zobaczymy. Mam nadzieję, że tu nie będzie... Tu będzie na pewno coś, ja to czuję. Coś na zasadzie, nie możesz stracić żadnej rośliny. Albo nie możesz... O, to ciekawe. To ci dopiero numer. Czy warto polecieć bezpośrednio pod słońce, czy nie? Dobra. Ciebie mógłbym wziąć i posadzić na tych, tak na dobrą sprawę. To by nawet zadziałało. A ciebie mi szkoda, bo tu jest no jednak buścik, co nie? Ale setkę kosztuje tylko. Dobra, użyjemy sobie. Czemu by nie? Boostów warto używać. Po to one są. Tak, i plus jeszcze jakaś taktyczna obrona. Postaci. Dzień dobry. Dobra. Teraz się nie pomylić. Dobrze. Jest dobrze. Tum, turu, tu, tu, tu. Właściwie ja powinienem stawiać jedną tu, a drugą tu, o. O, w sumie nawet tak też można. Bo wtedy będę mógł sobie boostować wszystko, co tutaj nadchodzi. Siu. Dobrze. Tu już leci, o kurde. Tutaj dość ostro się zaczyna zabawa, widzę. Dość ostra zabawa. Grzybek zadziała na niego? Nie zadziałał. On przeleciał nad nim. Kosiarka. Grzybek nie zadziałał, ale kosiarka już zadziałała. No, nie mam pytań, szczerze powiedziawszy, co do tego. Halo, gdzie jest muzyka od tych skaczących typów? Gdzie jest muzyka? Halo. Dobra. O nie, on się zaraz wysadzi. Dobra, nie udało mu się na szczęście. W sumie te grzybki mogę tutaj wsadzić, tak na dobrą sprawę. Tak na upartego. Dobrze. Dobre zagranie tutaj weszło. Jeszcze jedno dobre zagranie, tak mi się wydaje. Dobra, nie zjadaj, proszę. Proszę nie zjadać tutaj. Cofamy. Do widzenia panu. Ojejku, ale tu się dzieją złe rzeczy. Tu się dzieją bardzo złe rzeczy. Bardzo, bardzo złe rzeczy. Bez kapy. Nie mam żadnej obrony. O kurde. To nieźle, a to już ostatnia fala. Tak na dobrą sprawę to... Skoro to ostatnia fala, to mogę sobie tutaj pozwolić na takie rzeczy. Dobra, idzie jeszcze wielki grubas. Cześć grubasie. Okej. One też strzelają z innych linii? Strzelają z innych linii, nie zauważyłem tego wcześniej. Nie dziwię się, że ta roślina jest taka super dobra. Jak strzelają z innych linii, to jest... Wow! To jest bardzo dobre. Masz jeszcze grzybka. Na dokładkę. Dobra. Daliśmy radę, super, udało się. Przeszedłem ten poziom. O nie, co to jest? Co ja tu dostałem? Nie mam pojęcia, co to jest, szczerze powiedziawszy. Jakaś rura. Coś na tej zasadzie. Jakąś rurę dostaliśmy. To niezła rura tutaj. Najlepsza na świecie. O. Boże, co to jest? Jakiś... A czy coś by to był poziom nieskończoności? Okej, okay, test your skill Endless Zone. Ja nie chcę grać w Endless Zone. Nie chcę. Come on, czemu ta gra mnie zmusza czasami do takich rzeczy? Typu zagranie w Endless Zone. O, dobra, okej, okay, nie zmusza mnie, bardzo dobrze. Bardzo mnie to cieszy. Okej. Okay. Dobra, możemy sobie jeszcze jeden poziom zrobić. 21, tak jest. I później będziemy mogli odblokować kwiatka, roślinkę i to będzie ostatnia już, jaką będziemy w stanie odblokować. O nie, najgorzej, najgorzej. Dobra, go 21 poziom. YOLO, lecimy.
Ja sobie w sumie, czekajcie, nie robię zazwyczaj takich rzeczy, ale jest strasznie gorąco. Glub, glub, glub. Dobra, może trochę więcej. Dobra, naleję sobie trochę napoju, bo mi się strasznie pić chce, wiecie? Dobra. Od razu lepiej. Okej, okay. Dobra, możemy lecieć dalej. Chyba standardowo. Czekajcie, czy coś tutaj się... Nie, dobra, wszystko jest okej. Okay. Już się bałem, że nie mogę ich użyć, tych tutaj mojej armii, powiedzmy, najlepszej. Czosnek, użyjemy go, ja go... First Strike, nie wiem co robi, czy zasmradza z ich, czy co. Nie mam pojęcia, szczerze powiedziawszy, ale myślę, że go sobie użyjemy. Będzie można zasadzić nowe rośliny i też to zrobimy po tym odcinku, albo w następnym. Jakoś tak. Dobra, mamy już podstawę, jeszcze Sherry Bombsy i możemy lecieć. Zobaczymy, jak ten czosnek będzie działał, ale wątpię, żeby on tutaj jakoś super dobrze działał z tym, co mamy. Tara, ta, ta, ta. A? Oj, nie mogę tak zrobić, nie mogę tak zrobić. Pyk. Para, para, pa. Dobra. Może jednak w ten sposób. I dobra, stawiamy go tu i poczekajmy na 50, żeby mieć ten czosnek. Para, pa, pa, pa. Co my najpierw tak zróbmy. Okej, dobra. I użyjmy go. Nie miał zmienić na tą linię, ale dobra, zmienił na tą. Niech będzie. No niech będzie, niech stracę tutaj. Niech stracę, mogło być gorzej. Pyk. 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 Dobra, spowolnimy go czy cokolwiek. Nie wiem, ale ma to zadziałać. Tyle w temacie. Dobra, tu już możemy sobie obronę ustawić ładną. O kurde, nie. Ciebie mam tutaj na początku ustawić. O nie, tu będzie dużo fal, to też trzeba będzie się przygotować na to. I trzeba będzie uważać. O, ty, ty, co to za hardcore tutaj biegnie. Proszę sobie stąd iść. Dobra, i jeszcze tutaj mamy. O kurde, mamy problem. Mamy problem, mamy szczelinę. I mamy śpiewacza. Dobra, okej. Okay. Chyba wszystko jest pod kontrolą. Tak mi się wydaje. Kabum. Dobra. Puh, kontrolujemy to. Kontrolujemy oczywiście. Nie ma co. Bum. Spoko. Tu jeszcze te młoty. O kurde. I finałowa fala. Nie wiem, co się dzieje. Chaos. Tracimy. Tracimy wszystko. O nie. To Sherry Bombsy mogą nas uratować tak naprawdę. Dobra. Ale ich rozjechałem wszystkich. Co do jednego. Ziomek z gazetą. Ale się wkurzył. Dobra. Przeszliśmy to. Przeszliśmy kolejny poziom. Kolejny poziom. Kolejny poziom. O tak. Spoko. Trochę kasy wpada, więc też fajnie. Na ulepszenia będzie. I właśnie, a propos ulepszeń, coś miałem jeszcze zrobić tutaj na koniec. Zasadzić nowe rośliny, tak. Musimy to koniecznie zrobić. Wróćmy do mapy. Wróćmy do mapy. I zasadźmy kolejne roślinki. I to będzie tutaj. Skoro ich używamy, no to warto byłoby zasadzić. Zobaczymy, co nam wyrośnie. Pyk. Raz, dwa, trzy, cztery. Okej, okej, okej. No, to akurat będzie takie średnie z tego, co widzę. Dobra, możemy sobie coś przyspieszyć, tak naprawdę. Ty się możesz przydać. Okej, okay, dobra. I chyba wszystko, co możemy zrobić, to już nam tutaj... to już zrobiliśmy, tak więc w tym, myślę, że odcinku możemy już zakończyć naszą przygodę, powiedzmy, aktualną. Dobra, kończymy odcinek po prostu. Tak więc trzymajcie się, do zobaczenia i do następnego odcinka. Cześć!